Hej kochani, witam Was w moim kolejnym vlogu. Dzisiaj mam taki leniwy dzień, mam straszny bałagan w mieszkaniu, więc będę musiała posprzątać. A poza tym mam taki mały problem z moim laptopem, ponieważ ekran już prawie odpada. W ogóle laptop działa, ale nie może się połączyć z ekranem. Tak jakby wszystko tu działa w laptopie, ale na ekranie nic nie działa. Więc problem jest taki, że ten ekran, widzicie, jest tu w ogóle rozwalony. Ja go teraz nie chcę wyjmować, a o właśnie, już się wyjął. Nie wiem, czy możecie zobaczyć, ale mogłabym go tak podnieść z jednej strony. Z jednej strony jest przyczepiony, z drugiej strony jest w ogóle odczepiony, więc ups. I on się tak tu rusza, coś tam skrzypi. Ja nie chcę za bardzo w niego jakoś ingerować. Zobaczymy. I najgorsze jest, że ja mam dużo filmów tam zapisanych, które nie chciałabym, żeby przepadły. I dużo zdjęć, bo już ostatnio mi masa zdjęć przepadła i filmów. A wiecie, że takie coś dla blogera czy youtubera to jest najgorsze, co się może zdarzyć. To jest tak samo jakby nagle pisarzowi wszystkie zapiski i wszystkie jakieś notatki przepadły. No, po prostu nie wiem. No ale dobra, nie będę płakać, zobaczymy, co mi teraz powiedzą, a w serwisie. Może, jeśli nie, może kupię jakiś nowy laptop. Myślałam o Macu, ale na razie niestety nie stać mnie na to. Nie jest to w moich finansowych okręgach. Może gdybym zaoszczędziła trochę pieniędzy, bo taki Mac kosztuje około chyba 5000 zł, tak z tego co sprawdzałam wczoraj, czyli gdzieś tak 1500 euro, co jest no tak jak moja miesięczna wypłata, więc no dobra, ale pomyślałam sobie, że może kupię jakiś tańszy na teraz, żeby po prostu coś mieć. No zobaczymy. Jadę i trzymajcie się buziaki, trzymajcie kciuki za mojego biednego, biednego, biednego laptopka. Bye! Hej kochani, właśnie wracam z serwisu naprawy, ponieważ pojechałam tam zabrać mojego laptopka i pan powiedział, że naprawi w 3 dni, więc super, mam nadzieję, że tak będzie, bo ostatnio powiedział, że naprawi w tydzień i naprawiał w 3 tygodnie. No zobaczymy. Też zaniosłam mój dysk twardy, ponieważ też chciałam odzyskać z niego zdjęcia, niestety się nie dało i pan mi go oddał i oddał mi dysk Toshiby. A ja mam laptop Dell i chciałam się zapytać, czy to jest normalne, że... Czekajcie sobie. I chciałam się zapytać, czy to jest normalne, że z laptopa Toshiby jest... No, z laptopa Dell jest dysk Toshiba, że może się pomylił. Ale powiedział, że to jest spoko, że tak powinno być, więc jest okej. Kupiłam sobie kilka wege produktów, w tym na przykład taki soczek kiwi banan. Zobaczymy, przetestuję. Później Wam pokażę, jakie jeszcze inne fajne rzeczy kupiłam w takim eko-sklepie ze zdrową żywnością. A póki co rozkoszuję się moim pięknym, pięknym widokiem. Bardzo lubię tu przyjeżdżać, jest po prostu magicznie. Hej,
to są moje produkty ze sklepu Eko, które obiecałam wam pokazać. Kupiłam taką herbatkę Air Grey, czarną, ponieważ jestem wielką, wielką fanką herbatek i piję je po prostu na okrągło. Nasiona dyni, ponieważ też uwielbiam właśnie te nasiona. Kupiłam ostatnio w supermarkecie, ale były solone. I ja tak nie przepadam aż tak bardzo za solą, znaczy chcę ograniczać ją. Dlatego mam nadzieję, że te będą takie zwykłe, naturalne. Tu jest, nie wiem jak to przeczytać, quinoa? Quinoa? Nie wiem. Wygląda to tak, jak takie nasionka malutkie. Con verduras y algas, czyli z warzywami i algami. Spróbuję, zobaczymy. Kupiłam to z myślą o pracy, żeby takie danie sobie gotowe zabrać do pracy, ale może je spróbuję wcześniej, zobaczymy. Kupiłam też takie, tu są dwa takie produkty, to nie są produkty, to są takie bułeczki. Kupiłam też dwa soczki, jeden kiwi z bananem, naturalny eko powinien być, a drugi to woda kokosowa. Kupiłam też dwa takie jogurty bio z jakimiś tam, wiecie, chrupkami musli, malinowy. Tak, dwa są malinowe, ponieważ ja nigdy nie mam pomysłu na śniadanie. A także kupiłam taki sok z zanahoria, z marchewki naturalne. Zobaczymy, jak to się mi sprawdzi. Słuchajcie, test na żywo. Kiwi i jabłko. Smaczne. Na zdrowie.